W czasie Wielkiego Postu przeżywamy uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Dzisiaj będziemy się modlić następującymi słowami. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało. Spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Dzisiaj w modlitwie kolekty słyszymy opis, co takiego dokonało się w łonie Maryi. Odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało. Syn Boży przyjmuje ludzką naturę i istnienie w czasie. Przyjmuje ludzkie boleści i egzystencjalne doznania. Kolekta wskazuje, że wcielenie dokonało się w łonie, pod sercem Maryi. Przez pierwsze 9 miesięcy przebywania Jezusa na tej planecie Jezus przebywał pod sercem Matki Bożej. Przy uroczystości zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Pan Bóg mówi nam, kiedy, w jaki sposób dokonuje się zwiastowanie, wcielenie. Dokonuje się ono w jednej chwili, kiedy Maryja mówi: niech mi się stanie według Twego słowa. Te słowa są dla nas ogromną pomocą i niezwykłą katechezą. W jaki sposób przyjmować łaskę Boga? Ponieważ Maryja otrzymuje obietnicę, że z niej urodzi się Chrystus, że z niej, w jej sercu, urodzi się Bóg. Oczywiście ma wątpliwości. Zadaje pytanie, jak się to stanie, skoro nie zna męża. Ale usłyszy odpowiedź: Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Ta scena zwiastowania jest dla każdego z nas ogromnym umocnieniem, ponieważ Bóg posyła anioła też do Ciebie w czasie tego Wielkiego Postu. W momencie, kiedy widzisz swoją słabość, kruchość, grzeszność. I Bóg chce, abyś przeżył zwiastowanie, daje Ci obietnicę: Tobie się urodzi Chrystus. Twoje życie się zmieni. Twoje postawy się zmienią. Może się dokonać cud, że zaczniesz kochać. Kochać Boga i człowieka. Oczywiście możesz mieć wątpliwość, jak Maryja, i zadać pytanie, jak się to stanie. Anioł odpowiada: Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. To z Ducha Świętego dokonuje się nowe życie. Bóg nas zaprasza w czasie Wielkiego Postu, abyśmy weszli w głębszą relację ze Słowem Bożym, w głębszą relację z Eucharystią, z sakramentami, w końcu w głębszą relację ze wspólnotą Kościoła, z innymi ludźmi, którzy też usłyszeli Słowo. I w tej przestrzeni Pan Bóg daje nam obietnicę, że dzięki tym środkom, które otrzymujemy w Kościele, przemieni się nasze serce. To serce przestanie być kamienne, a stanie się żywe, z Ducha Świętego. Prośmy dzisiaj szczególnie Maryję w jej sercu, abyśmy mieli otwarte serce na zwiastowanie, byśmy to zwiastowanie przeżyli bardzo osobiście, jako swoje zwiastowanie.